Siemaneczko, z tej strony Dematix, a to pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. Jest to gra wyścigowa o nazwie Flatout 2. Jak tam widzicie ten banerek po prawej, jest to gra na słabsze komputery i dlatego ma mniejsze wymagania. Ma na słabsze komputery, no to wiadomo. Dobra, tym sobie wcześniej jechałem, tym też. No to pojedźmy sobie tym, zobaczymy jak nam pójdzie. Start race. 3, 2, 1, 0. Piąta pozycja z 8. Dobra, chciałbym włączyć nitro, ale niestety mi się nie uda. Ale już, już mogę, proszę państwa, włączać nitro i będziemy wyprzedzać. Dobra, szósta pozycja, jest dobrze. Dobra, kolejne nitro. Łach, ale przecież ten gonga wypieprzył. Siódma pozycja, ale zaraz ich wyprzedzimy wszystkich, co? Cały czas szósta. Ole, widzieliście to, ale urwo. No, powiem wam, mi się podobało. Polecam, Ewa Wachowicz. Mhm. Jak widzicie, nawet dobra grafika jest. Tutaj wszystko mam na high i mi nie laguje, więc spoczko, gierka. O, żem się wpieprzył. Press reset, reset. Continue race, R, dobra, jedziemy. Włączamy, jesteśmy cały czas ósmi? Tak, ósmi jesteśmy. Jedziemy na rampę. Jedziemy na hardcora. Siódmi już jesteśmy. Na hardcora tutaj skręcamy. Ale żeśmy się wbili na chatę. Z buta wjeżdżam. Patrzcie, przez tą rampę zobaczcie jakie mam nitro duże. Ale ich szybko dogonię. Zaraz tutaj będę piąty. Proszę państwa. Proszę państwa, to jest w ogóle. To jest moja. Aż mnie dwóch wzięło naraz. Ale, ale żem przypieprzył gonga. Jole, już widziałem kiedyś takie gameplaye z tej gry. Wow, trzecia pozycja. Jeszcze tak dobrze w tej grze mi nie szło. Nie wiem dlaczego, ale fajnie jest to, że przy każdym jakimś takim wjechaniu w coś dostajemy właśnie to nasze nitro. Tylko też nie można włączać go ciągle. Of, ale widzieliście to, ale urwał i nadal mogę jechać. To się nazywa realistyczna gra. Dobra, włączamy nitro, bo już jesteśmy na czwartej pozycji. Nas prześcignął. To jest okrążenie drugie z czterech. Mamy cztery okrążenia, odcinki będą gdzieś tak trwać. Znowu w tym samym miejscu się wpieprzyłem. Reset. Dobra. Tak po 10 minut, bo nie chcę dłuższych robić, żebyście się nie zanudzili, chociaż kto lubi, ten lubi. Już nie jadę teraz na rampę. Jadę zobaczyć sobie inne zakątki tego świata. Co? Już jestem szósty. No, ale odróbmy straty. Wow, drzwi już nam... Sally Taylor, Kate Jackson, Katie, Sally Taylor. Co to są za dziewczyny, ja się pytam. Dobra, jedziemy tędy. Sofia Martinez, same dziewczyny. A co ja? Też dziewczyna jestem? Nie, ja nie jestem dziewczyna. O, leżym nitro zyskał. I jedziemy nitro, ciśniesz. Denitrozyniak. Uhuu. I ciśniemy nitro, trzecia pozycja. Abyśmy jej nie stracili. Dobrze, że wszystkie elementy w tej grze nie mają jakby takiej swojej grawitacji. Czekajcie, tutaj trochę zwolnimy. Druga pozycja. Proszę państwa, może będziemy na pierwszej pozycji. Coś tak czuję, że może się uda. Tutaj niedługo jest ten nefralgiczny moment, w którym, o, w tym chyba zawsze się wpieprzałem w tym dom. Chyba, że dopiero będzie. O kurde, jeszcze tędy nie jechałem, nie wiem gdzie jadę. Dobra, prosto jedziemy, włączmy sobie trochę nitro. Cały czas na drugiej pozycji. Czyżby gonił nas trzecia? Tak, jesteśmy na pierwszej pozycji pierwszy raz. Ale tu już nas zaraz wyprzedził drugi, a już trzeci jedzie za nami. Będziemy pierwsi. Mówię wam to. Nie chcę zapeszać. O, patrzcie jak szybko nas wziął. Ui. O, tutaj sobie od razu skręcimy. Trochę nitro, nitro w nitro. Ale go zjechał. Ale go zjechałem. Ale urwał. No i co, tak będę go teraz toczyć. Zaraz mnie wszyscy wyprzedzą, dobra. Yeah. Ale naprawdę fajna gra. Wszystko sobie możesz rozwalić. I jest super. Myślę, że wam też się spodoba. Nawet fajne nie bądź, co nie? Powiem wam. Druga pozycja może być. Na razie się cieszę. O, tutaj powiem wam, ładnie zrobiłem. Czwarte okrążenie. O, yeah. Bo ja mam tak w grach wyścigowych, że nigdy się nie zatrzymuję. Wiem, że nie macie dźwięku z gry, ale mam XP i Audacity i nagrywa mi głos z gry tak głośno, żeby nie było słychać mojego głosu. Mógłbym
teoretycznie zrobić tak, że ja nagrywam swój głos, da się tak ustawić nawet w Audacity na XP, że nagrywa tylko mój głos, ale bardzo cicho. Wtedy bym musiał podgłośnić i wtedy jakość mojego głosu by była trochę gorsza, ale wtedy jakbym to z dźwiękiem z Frapsa spasowywał, to by było tak, że Fraps też nagrywa mój głos i dźwięk z gry również. Tylko że mój głos troszkę też ciszej i nawet identycznie jak Audacity by musiał tak idealnie spasować te dwa dźwięki, żeby skończyliśmy na drugiej pozycji, jest dobrze. Tak by musiał idealnie retrieve, replay, sound option, back to menu. I co, trzeba powtórzyć, trzeba być pierwszym? No szkoda, ale tak. I by musiał tak idealnie spasować, żeby dźwięk z gry, jakby dźwięk mój z Frapsa był idealnie z dźwiękiem z Audacity i wtedy wszystko by grało. Ale już wolę mieć tak. No to tamten nam się nie udał, chociaż byliśmy pierwsi przez dłuższą część całego wyścigu. To weźmy sobie teraz Sparrow Wank, Street Class, Sect Car, Top Speed 4, ten jeszcze mniejszy. Dobra, to ten jak wychodzi jest najlepszy i zobaczymy jak nam pójdzie tym odchodem. Tak, chyba nie, albo nie. Dobra, ale wow, inna mapka, Jack Beton. Nie wiem czy to my jesteśmy tym Jackiem Betonem. Dobra, nie da się Nitra włączyć, ale widzicie, całkiem inna mapa. No wiadomo, gra nie jest najnowsza, więc grafika też jest najlepsza. Ale wam powiem, że dawno nie grałem w grę podobną. Wow, od razu jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale kurde, fajna mapa, powiem wam. Jest to już moja ulubiona, już patrzę. Dobra, i na lewo skręcamy. Kurde, nie wiem, kiedyś już jakby, nie wiem, grałem w tą grę. Albo oglądałem. Press reset, press reset. Ale wyleciałem. Press reset. Dobra, Nitro. Bo jesteśmy na drugiej pozycji. Oby skończyć na pierwszej. Dobra, jedziemy za nim. Naprawdę fajna gra, bo ma jakby taką swoją fizykę. Że tak powiem. Sterowanie nie jest jakieś takie ociężałe, więc się jedzie dobrze. Nie jest to takie, jakbym sterował prawdziwym samochodem. Takie typowo growe sterowanie. Naprawdę fajne. New lap record, wow. Też są cztery okrążenia, już mamy dwójkę przy czwórce, więc jest dobrze. Ale wyskoczyliśmy z ramp. Tylko teraz troszkę trzeba zwolnić. Nie wiem czy dokończyłem pewien temat, że zawsze ja mam tak w grach, o kurde, ale wpadłem w poślizg, że nigdy nie chcę zwalniać na zakrętach. Miałem już wiele komentarzy, zwolnij na zakrętach, nie? Ale widzieliście to, coś tam było, jakiś kombajn, coś w tym stylu. Wow, kurde, ile nitra, nie? Cały czas jesteśmy na drugiej pozycji. To mi się podoba. Teraz trzeba tu skręcić w lewo i dogonić tego pierwszego, jego mać. Czwarta pozycja. Io. No byliśmy na pierwszej, na samym początku, a żebym się spierdzielił. Dobra, trzeba było od razu włączyć. Widzieliście go? Tego przede mną? Ale poleciał. Dobra, zobaczmy jaka jest tutaj ta trasa, bo jechałem zawsze górą. Ole, żebym drifta zrobił. No kurde, za drifty to bym miał punktów tutaj 100. Ale mam samochód, powiem wam. Majstersztyk. No fucking bitchy. Restart. Nie ma już restartów. Kurde, nie mogę użyć. Jest, mogę użyć. Dobra, i jedziemy. Kurde, ósma pozycja, no już. No kurde, jego mać. Fucking bitchy, się wpieprzyłem. Już ten samochód w ogóle nie ma jak jechać, więc widać, że tutaj czym gorszy samochód, tym gorzej się jedzie, jak w gridzie. Jest start, dopiero oni już pewnie skończyli, a ja dopiero trzecie zaczynam. Szkoda. Na rampę? Kurde, ja walę, nie, jadę. Ja wychodzę, back to menu, yes. Moja ulubiona trasa, yes, owszem, ale wyścig nie należy do moich ulubionych. Weźmy sobie te darcy. Wow, Nucleon. Nowy samochodzik. Jakieś darcy, będziemy strzelać. Co? Launch your driver at the disc 10 around. Hitting the highest bonus sector is best point. Dobra, tutorial, skip, launch i jedziemy. To na dobra, no to jedziemy. I co? Co ja mam zrobić teraz? Się ścięło? Nie. Aha, skip tutorial, continue, aha. I, aha, że tego ma tu wlecieć. Skip tutorial,
Fajne, nie powiem, fajne, podoba mi się. Sprawdźmy te wszystkie tryby, a później sobie poprzechodzimy już w następnym odcinku na pierwsze miejsce. Dobra, tutorial, nudge. Start, stand, 3, 2, 1 i jedziemy. Nic nie zrozumiałem z tego, ale co się będziemy. Lecimy. I co? Aha, bo ja miałem coś zrobić. A, czekaj, miałem coś nacisnąć? To end launch. Nie ma takiego przycisku. View replay. O, view replay. Zobaczmy sobie, jak nam replay zrobili. Jaka kamera fajna. Kurde, normalnie Team Nation. Ale ogień. Uhuhu. Powiem wam. Kamera. Continue stand. Start stand. Czyż to nie wiem, jakiś shift, albo trzeba będzie gwałtownie zahamować, coś w tym stylu. Co trzeba wcisnąć? Nie wiem, co trzeba wcisnąć. Pressure stand, yes. Nie wiem, co zrobić naprawdę. Aha, dobra, już wiem. Pressure stand, yes. I teraz mi się uda na 100%. Super. Przejdziemy to i kończymy odcineczek. Lecimy. I proszę państwa. I poleciał. Niestety za nisko. Wow, samochód się rozbił. Widzieliście to? Continue stand. Start stand. 2 z 6, target 7. Ha, że mam trafić 7? Coś w tym stylu? Nie, chyba nie. Szybciej. No wyżej, a to ja mam jeszcze nim sterować jakoś. Nie kumam tego. Nie kumam bazy, trzeba było czytać tutorial. Aha, później jeszcze strzałkami nim mam sterować. A spoko, patrzcie, steruję nim. Uhu, steruję nim. Ale fajna gra, patrzcie. Co on robi? Dobra. Rescue stand. Jeśli teraz nam się nie uda trafić w ogóle w koło, to kończę odcineczek. Jedziemy. Po prawej jest kamera. I lecimy. I puuu. Proszę państwa. Yeah. Single 3 punkty. Press to end. Continue. Teraz target 3. Coś w tym stylu. Nie wiem co to jest. Mamy pewnie trafić w to. Więc obczaiłem. Klikamy Ctrl i strzałką do góry i tak nie możemy sterować. Do góry. Fucking bitch. Dobra. Nie udało nam się. Więc jak wcześniej mówiłem, jak w ogóle nie trafię, to kończę odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, ponieważ nawet fajne. Co te dziewczyny tam robią? Naprawdę nie wiem, co tam robią. Ale co? Ja w tym odcinku będę się z wami żegnał. Napiszcie, czy chcecie tą serię, a nawet jeśli nie chcecie, to i tak będę ją prowadził, ponieważ lubię gry wyścigowe, a ta mi się bardzo podoba. Więc ja w tym odcinku się będę z wami żegnał i...